ta w tej sprawie utworzona. Pytanie, co będzie dalej i czy Polsce rzeczywiście powinno szczególnie zależeć, nawet żeby działać trochę bardziej zakulisowo w tej sprawie. Wracam do pytania o tę wrażliwość, która jest dla nas istotna. Być może Amerykanie nie do końca je rozumieją, ale w Stanach Zjednoczonych wciąż mieszka bardzo dużo Polaków, a dla nas te sprawy są najgłębiej było istotne. A mi się wydaje, że tutaj ten wariant, który jest dość prawdopodobny, być może najbardziej prawdopodobny, to jest właśnie to zderzenie braku wyczucia ze strony amerykańskiej, tak w wielkim skrócie operując, w stosunku do polskich emocji związanych z Katyniem, czy z tym konkretnym pomnikiem. Ja tylko przypomnę, że kilka miesięcy temu jego twórca otrzymał bardzo wysokie odznaczenie państwowe z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, więc jakby to nie jest tak, że ten pomnik powstał ze składek, jak tutaj też pan zauważył, Polonii. No, wielu osobom zależało na tym, żeby on powstał, żeby zajmował to eksponowane miejsce. Wydaje się, że jeżeli tyle lat trwało, to też wkomponował się w tkankę miejską, w krajobraz lokalny i nic jakby nie przemawia za tym, żeby go jednak usuwać. I mam nadzieję, że tutaj przede wszystkim właśnie działania lokalnej Polonii, przecież lokalni amerykańscy politycy właśnie, czy właśnie z New Jersey, no, też muszą brać pod uwagę to, że są poddawani procedurze wyborczej i właśnie takie protesty im nie służą. Jeżeli ten nacisk publicznie, to tutaj właśnie, jak pan dyrektor zauważył, władze państwowe mają ograniczone znaczenie. Tutaj trudno sobie wyobrazić, żeby na poziomie ambasadorów co najwyżej można przekazywać, natomiast na władze centralne wpływu na te działania samorządów zbyt dużego w Stanach nie mają, więc tutaj ta presja społeczna wydaje się decydująca. A jeżeli chodzi o rozmowy kuluarowe, no ich urok polega na tym, że do momentu, gdy nie zostaną ujawnione decyzje, my tak naprawdę nie wiemy, kto z kim rozmawiał, jakie były prezentowane stanowiska i jakie w ogóle były szanse na osiągnięcie sukcesu. Także no tutaj wydaje mi się, że z perspektywy obywatela, no to jakby presja społeczna, chociażby w mediach społecznościowych, jakieś znaczenie może mieć. No i musimy kibicować osobom, które się ewentualnie zaangażowały, bądź zostaną zaangażowane w jakieś rozmowy, bo nie wyobrażam sobie, żeby instytucje powołane do jakby tutaj dbania o polskie interesy nie rozpoczęły, czy już w tym momencie nie prowadziły jakichś kuluarowych działań mających na celu, żeby ten pomnik został i ta historia, żeby się szczęśliwie zakończyła. Dziękuję za debatę dnia w Polskim Radiu 24. Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, i Grzegorz Wok, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Piotr Wąż, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, zbliża się piąta. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Jest projekt nowego unijnego budżetu na lata 2021-2027. Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwany dokument. W porównaniu z obecnym budżetem przewidziano cięcia w spójności i rolnictwie, które wyniosą odpowiednio 7,5%. Założenia budżetowe przedstawił w Parlamencie Europejskim szef komisji Jean-Claude Juncker. Beata Płomecka. Nowy budżet będzie relatywnie większy niż obecny, ale pieniędzy nie będzie więcej, bo inny jest dochód narodowy. Zabraknie też brytyjskiej składki z powodu Brexitu. Będą również nowe cele. Obrona i migracja. Dlatego zdecydowano się na cięcia w tradycyjnych politykach. Szef Komisji Europejskiej o nowym budżecie mówił tak. Jest on ambitny i zbilansowany. Podział pieniędzy na poszczególne kraje ma być znany za kilka tygodni. Wstępne, bardzo szacunkowe dane, biorące pod uwagę obecne kryteria, mówią, że dla Polski może być od 8 do 10 miliardów euro mniej. Nowością w nowym budżecie będzie powiązanie funduszy z praworządnością. Potwierdził to Jean-Claude Juncker. To będzie mechanizm ogólny. Nie odnosimy się do żadnego państwa członkowskiego, ale to będzie ważna część przyszłej architektury finansowej. Procedurę w tej sprawie ma prowadzić komisja, ale ostateczną decyzję mają podejmować kraje członkowskie. Kiedy pojawiły się pierwsze informacje o możliwości powiązania funduszy z praworządnością, Polska odnosiła się sceptycznie. Argumentowała, że będzie to uznaniowe i upolitycznione. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Krakowie ustanowiono
ustanowiony został nowy rekord w długości i rozwinięciu biało-czerwonej flagi. Płótno ma ponad 2 km i zajęło całą Drogę Królewską. Akcję zorganizowali harcerze z okazji Dnia Flagi RP, ale też aby uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecie istnienia ZHP. O szczegółach Paweł Pawlica. Biało-czerwone barwy zasłoniły Drogę Królewską od Bramy Floriańskiej po Wawę. Flagę w 8 częściach rozwijali harcerze, ale do akcji włączyli się też mieszkańcy i turyści. W sumie 4000 osób. Miło, że są takie momenty, kiedy wspólnie możemy wydzielić tą flagę i cieszyć się, że jest. Była okazja, więc zebraliśmy siły i środki i przyjechaliśmy tutaj, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Właśnie w tym momencie pobiliśmy rekord Polski w najdłuższej flagę. Flaga ma dokładnie 2100 metrów, 3 metry szerokości i waży blisko tonę. Zostanie przetransportowana do zakładu karnego dla kobiet w Nowej Hucie. Osadzone na maszynach przerobią płótno na mniejsze flagi, które zostaną rozdane 11 listopada. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Funkcjonariusze CBŚP we współpracy z niemieckimi policjantami z Drezna rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się kradzieżą luksusowych samochodów. Ukradzione w Niemczech auta trafiały do Polski, gdzie były rozbierane na części. W sprawie w obu krajach zatrzymano 5 osób, a wartość skradzionych samochodów już oszacowana na ponad 1,5 miliona euro. Rzeczniczka CBŚP, komisarz Iwona Jurkiewicz, mówi, że przestępcy byli dobrze zorganizowani. Członkowie grupy mieli odpowiednio wyznaczone role, to znaczy kurierów, złodziei, a także wozaków. Jedna z osób wyszukiwała na terenie Niemiec pojazdy, następnie zlecała kradzież wspólnikom, wyposażając ich w odpowiedni sprzęt służący do pokonywania zabezpieczeń. Po kradzieży wozak przewoził skradziony samochód na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie przekazywał paserom do rozbiórki. Komisarz Jurkiewicz dodała, że podejrzani będą sądzeni w Niemczech. Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Miejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu złożył wniosek do sądu dotyczący przekazania zatrzymanych osób niemieckim organom ścigania. Sąd Okręgowy we Wrocławiu jednoznacznie i bez żadnych wątpliwości przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec 4 podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Według obowiązujących przepisów osoby te w najbliższym czasie zostaną przekazane do niemieckiej, gdzie będzie toczył się przeciwko nim proces karny. Jak informuje CBŚP, sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Baskijska grupa separatystyczna ETA ogłosiła, że rozwiązała wszystkie swoje struktury i zakończyła polityczną działalność. Organizacja poinformowała o tym w piśmie zamieszczonym w hiszpańskiej gazecie El Diario. Baskijscy separatyści z ETA rozpoczęli operację składania broni na początku kwietnia. We francuskiej Bajonie przekazali lokalizację 8 schronów, w których mieli ją przechowywać. W walce o niepodległość kraju Basków, założona w 1959 roku ETA, dopuszczała się zamachów, napadów i porwań. Z rąk jej bojowników śmierć poniosło ponad 800 osób, policjantów, żołnierzy i cywilów. W 2011 roku ETA ogłosiła trwałe zawieszenie broni i poddanie się kontroli międzynarodowych ekspertów. 20 kwietnia członkowie ETA po raz pierwszy poprosili swoje ofiary o przebaczenie za ból spowodowany przez trwającą od dziesięcioleci kampanią przemocy. I na koniec wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W dzień na Podkarpaciu oraz na wschodzie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu lub burze. Najsilniejsze burze z gradem występować będą w pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze, Kujawy, Pośląsk i Opolszczyznę. Temperatura od 14 stopni nad morzem do 29 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W czasie burz porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po 5. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ, południe. Komisja Europejska zaakceptowała nowy unijny budżet. Jest on ambitny i zbilansowany. W Polsce obchodzimy dziś Dzień Flagi. Chciałbym, żeby wszyscy do końca tego roku, roku stulecia odzyskania niepodległości, widzieli, że Polska jest biało-czerwona. Część osób niepełnosprawnych apeluje o zakończenie protestów w Sejmie. Czy warto wydać doraźnie te 500 zł i robić sobie przez to wrogu? Polskie Radio 24. Północ, południe.
Jest projekt nowego unijnego budżetu na lata 2021-2027. Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwany dokument. W porównaniu z obecnym budżetem przewidziano cięcia w spójności i rolnictwie, które wyniosą odpowiednio 7% i 5%. Założenia budżetowe przedstawił w Parlamencie Europejskim szef komisji Jean-Claude Juncker. Nowy budżet będzie relatywnie większy niż obecny, ale pieniędzy nie będzie więcej, bo inny jest dochód narodowy. Zabraknie też brytyjskiej składki z powodu Brexitu. Będą również nowe cele – obrona i migracja. Dlatego zdecydowano się na cięcia w tradycyjnych politykach. Szef Komisji Europejskiej o nowym budżecie mówił tak. Jest on ambitny i zbilansowany. Podział pieniędzy na poszczególne kraje ma być znany za kilka tygodni. Wstępne, bardzo szacunkowe dane, biorące pod uwagę obecne kryteria, mówią, że dla Polski może być od 8 do 10 miliardów euro mniej. Nowością w nowym budżecie będzie powiązanie funduszy z praworządnością. Potwierdził to Jean-Claude Juncker. To będzie mechanizm ogólny. Nie odnosimy się do żadnego państwa członkowskiego, ale to będzie ważna część przyszłej architektury finansowej. Procedurę w tej sprawie ma prowadzić komisja, ale ostateczną decyzję mają podejmować kraje członkowskie. Kiedy pojawiły się pierwsze informacje o możliwości powiązania funduszy z praworządnością, Polska odnosiła się sceptycznie. Argumentowała, że będzie to uznaniowe i upolitycznione. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Zdaniem eurodeputowanego PiS Zbigniewa Kuźmiuka kwestia praworządności nie zaważy na jego ostatecznym kształcie. To nie może być tak, że zostanie coś zapisane i jakiś urzędnik w Brukseli będzie podejmował w tej sprawie decyzję, że będzie zatrzymywał setki milionów euro, dlatego że usłyszał, że w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii albo gdzieś indziej niesprawnie działają sądy. Jeżeli to będzie obiektywne kryterium, to my w tej sprawie nie będziemy protestowali. Ten wieloletni budżet musi być uchwalony jednogłośnie. Więc to musi być budżet kompromisów. Nie może to być budżet uchwalony przeciwko jakiemukolwiek krajowi. Na razie projekt budżetu ma charakter ogólny. Komisja poinformowała, że dominującym kryterium przy jego ustalaniu ma być, tak jak obecnie, wysokość dochodu narodowego brutto, na czym zależało Polsce. Komisja dodała, że pod uwagę brane będą też poziom zatrudnienia, kwestie klimatyczne oraz przyjmowanie i integrację migrantów. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański powiedział, że zaczyna się długi i żmudny proces negocjacji w sprawie budżetu wieloletniego Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Wiceszef MSZ mówił na konferencji prasowej, że tempo tego procesu zależy od zdolności do kompromisu zarówno państw członkowskich, jak i instytucji unijnych. Konrad Szymański podkreślił, że rozpoczynają się jedne z najtrudniejszych negocjacji budżetowych w historii Unii Europejskiej. Polska docenia fakt, że zostały spełnione niektóre kierunkowe polskie i Europy Środkowej oczekiwania, jeżeli chodzi o kształt, architekturę budżetu wieloletniego. Natomiast droga do pełnego kompromisu jest z pewnością jeszcze bardzo daleka. Doceniamy fakt, że udało się z walnym udziałem premiera Morawieckiego wyhamować najbardziej radykalne propozycje cięć. Zdaniem Konrada Szymańskiego negocjacje w sprawie budżetu będą trudne z kilku powodów. Z jednej strony mamy rosnącą, zaognioną, można powiedzieć, presję na rzecz oszczędności w krajach północy. Mam tu na myśli przede wszystkim partie protestu, które eksploatują bardzo silnie wątek ograniczenia zaufania do Unii Europejskiej i ograniczenia przekazywania pieniędzy na rzecz Unii Europejskiej. W krajach południa mamy do czynienia wciąż z niezakończonym, poważnym kryzysem strukturalnym, w szczególności w zakresie bezrobocia. Minister do spraw europejskich ocenił, że premier Mateusz Morawiecki i polski rząd przedstawili konstruktywne podejście do negocjacji budżetu Unii Europejskiej. Jesteśmy gotowi na konfrontację argumentów, w szczególności argumentów dotyczących obrony i sensu polityki rolnej, polityki spójności, która w przypadku Polski i Europy Środkowej pokazała niezbicie, że służy dobrze całej Unii Europejskiej. Konwergencja ekonomiczna, integracja handlowa to są rzeczy, z których korzysta cała Europa, w szczególności nasi najbliżsi sąsiedzi, ale to z całą pewnością reprezentuje to, o czym dzisiaj mówił wielokrotnie przewodniczący Juncker, a mianowicie europejską wartość dodaną. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński uważa, że projekt unijnego budżetu na lata 2021-2027 jest dobrym punktem wyjścia do dalszych negocjacji. Jerzy Kwieciński podkreśla, że Bruksela uwzględniła argumenty przedstawiane m.in. przez Warszawę. Wiele postulatów, które
były przedstawiane przez Polskę, jak również przez kraje, które w największym stopniu korzystają z budżetu unijnego, szczególnie w polityce spójności, że głosy tych krajów zostały wysłuchane. Widać wyraźnie, że w tym najbliższym budżecie wspólna polityka rolna, polityka spójności, to będą te najważniejsze pozycje. Minister podkreślił, że prawdopodobnie Polska pozostanie największym beneficjentem unijnego budżetu. Wynika to z wielkości kraju i faktu, że Polska będzie w znacznym stopniu korzystała z polityki spójności i ze wspólnej polityki rolnej. Jerzy Kwieciński dodał, że w budżecie pojawiły się nowe pozycje, a na niektóre przeznaczono większe środki. Jest znaczące zwiększenie finansowania na program Erasmus+, który jest bardzo widoczny, bardzo znany w społeczeństwie europejskim, szczególnie wśród ludzi młodych. Większe środki na badania i rozwój, a więc na kontynuację programu Horyzont. Mamy znaczące zwiększone środki na politykę migracyjną, na ochronę granic, na migrantów, na uchodźców. Nowe znaczące środki na politykę obronną. Przypomnijmy, Komisja Europejska zaakceptowała projekt unijnego budżetu na lata 2021-2027, który ma wynieść niecały 1 300 000 000 000 euro. Na spójność gospodarczą i społeczną przewidziano. Trzeba pracować z książką, proszę Państwa. Nowe w porównaniu z obecnym budżetem. Do tego tematu wrócimy w drugiej części magazynu. Polskiego Radia 24. Prezydent Andrzej Duda z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą oznaczył krzyżami oficerskimi i kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski działaczy organizacji polonijnych. Wręczył też narodowe flagi przedstawicielom różnych instytucji, które działają w Polsce oraz za granicą. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Prezydent podziękował szczególnie organizacjom polonijnym i nauczycielom pracującym za granicami naszego kraju. Chciałem Państwu podziękować za budowanie tej polskości w młodym pokoleniu, za utrwalanie wszystkiego tego, co polskie, często bardzo, bardzo, bardzo daleko poza granicami naszego kraju. Dziękuję za to. Mam nadzieję, że już wkrótce, za kilkanaście dni, będę miał okazję osobiście pokłonić się moim rodakom w Chicago. Osobiście podziękować za wszystko to, co dla Polski i dla polskości robią w Stanach Zjednoczonych. Prezydent dodał, że cieszy go decyzja premiera Mateusza Morawieckiego, który postanowił, że biało-czerwone flagi będą wisieć na urzędach organów administracji publicznej do końca roku. Zachęcił do tego wszystkich Polaków. Chciałbym, żeby wszyscy do końca tego roku, roku stulecia odzyskania niepodległości, widzieli, że Polska jest biało-czerwona. Mam nadzieję, że pod tą biało-czerwoną do końca 2018 roku i później uda nam się osiągnąć wiele sukcesów. I tego życzę. Podczas uroczystości odznaczeni zostali m.in. siostra Michaela Rak, założycielka i dyrektorka hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie, czy Iwona Korga, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Flagę otrzymał m.in. ksiądz Tadeusz Isakowiczyk-Zaleski, prezes Fundacji imienia świętego brata Alberta. Wcześniej na wieżę zegarową Zamku Królewskiego uroczyście podniesiono biało-czerwoną flagę. Prezydent wraz z małżonką wręczyli flagi warszawiakom i gościom. Premier Mateusz Morawiecki powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Stalowej Woli, że biel i czerwień na polskiej fladze mówi nie tylko o naszej przeszłości, ale wyznacza również teraźniejszość i przyszłość. Mateusz Morawiecki powiedział, że flaga Polski mówi o dobrych i złych momentach naszych dziejów. Wyznacza zwycięstwa i uniesienia naszej przeszłości, tragedie naszej przeszłości, ale także nadzieję w tej drodze do przyszłości, na drodze, której podążamy, jednocześnie też realizując nasze aspiracje, na drodze naszych marzeń. Bo biało-czerwona flaga nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Biało-czerwona flaga ma łączyć. Tymczasem w całym kraju trwają uroczystości i imprezy związane z Dniem Flagi oraz Dniem Polonii i Polaków za granicą. W Warszawie na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbył się piknik rodzinny zorganizowany w ramach kampanii Barwy Wspólne. Dla przybyłych przygotowane zostały m.in. warsztaty na temat naszych narodowych barw, ich znaczenia i historii, mówi jedna z organizatorek wydarzenia, Anna Szary.
Oczywiście zaczynamy od naszych narodowych barw, ale też poznajemy inne flagi państw, które mają te same barwy, które ma Polska, ale także robimy kokardy narodowe. Dzieci mogą sobie zrobić własną kokardę, zabrać do domu, przypomnieć sobie w zasadzie, jak brzmi nasz hymn narodowy Mazurek Dąbrowskiego. Także dużo ciekawych wiadomości, ale też zabawy. Piknik rodzinny jest częścią dużej kampanii edukacyjnej na temat symboli narodowych, mówi zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury Elżbieta Wrotnowska-Gmys. Narodowe Centrum Kultury w ramach wieloletniego programu Niepodległa prowadzi kampanię społeczno-edukacyjną pod hasłem Barwy Wspólne. Dotyczy popularyzacji wiedzy o naszych symbolach i barwach narodowych oraz ma taki wspólnotowy wymiar, żeby Polacy po prostu wspólnie mieli coraz większą świadomość o tym, właśnie skąd się wzięły kolory biały i czerwony. Na Cytadeli Warszawskiej zakończył się tymczasem bieg flagi, w którym biegacze w ten sposób uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zawodnicy w biało-czerwonych barwach pokonali trasę 10 kilometrów. Ja na przykład biegnę dlatego, że bardzo utożsamiam się z genezą naszej flagi, z tym białym kolorem i z tym czerwonym kolorem, który symbolizuje walkę i krew. I w związku z tym postanowiłem przebiec dzisiaj ten dystans. Przede wszystkim chciałem wypróbować swój pierwszy start w tym sezonie. Poza tym chciałem uczyć święto. Uważam, że każda sposobność, żeby przybliżać społeczeństwu ważność jakby flagi jest istotna. No biegnę, bo tu biegam od zawsze prawie. Chcę uczcić to święto. Będę biegł do końca z polską flagą. Podchodzę do tego patriotycznie i w sposób taki aktywny staram się te święta spędzić. Ku pamięci, bo te barwy coś znaczą. No, przodkowie o to walczyli, żeby ta flaga zawisła. Można swój troszeczkę w jakimś tam sensie patriotyzm również zademonstrować. Dumnie jesteśmy z naszej biało-czerwonej flagi. Na terenie Cytadeli Warszawskiej odbył się także piknik rodzinny Majówka pod flagą biało-czerwoną. Imprezę honorowym patronatem objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Tymczasem największa flaga na świecie już powiewa na Latarni Morskiej w Świnoujściu. Biało-czerwona została wciągnięta na ten wyjątkowy i najwyższy nad Bałtykiem maszt punktualnie w południe. Ogromna flaga ma 720 metrów kwadratowych. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, więc tutaj jesteśmy i wszyscy się z tego cieszymy. No wiesz, wyjątkowy dzień. Ale nie wiadomo dla kogo, jest to wyjątkowy dzień. Myślę, że jak będzie wiatr, dla nich wiary to będą pieniądze ważne. Jak będzie ten wiatr, to żeby ona rozprzestrzeniła się, żeby było ją widać na drugiej stronie Świnoujściu. Bardzo się podoba, piękna. Szczególnie u rzeka. Wielkość duża. Dlatego tu jesteśmy z Dolnego Śląska, z Lubina. Ogromna flaga została wciągnięta na Świnoujście na Morską po raz piąty. Jest widoczna z odległości nawet kilkunastu kilometrów. Tegoroczna biało-czerwona jest większa niż największa flaga odnotowana dotychczas w Księdze Rekordów Guinnessa na greckiej wyspie Zakynthos. Z kolei w Krakowie ustanowiony został nowy rekord w długości i rozwinięciu biało-czerwonej flagi. Płótno ma ponad 2 kilometry i zajęło całą Drogę Królewską. Akcję zorganizowali harcerze z okazji Dnia Flagi RP, ale też by uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecie istnienia ZHP. Biało-czerwone barwy zasłoniły Drogę Królewską od Bramy Floriańskiej po Wawel. Flagę w 8 częściach rozwijali harcerze, ale do akcji włączyli się też mieszkańcy i turyści. W sumie 4000 osób. Miło, że są takie momenty, kiedy wspólnie możemy wycieć tą flagę i cieszyć się, że jest. Była okazja, więc zebraliśmy siły i środki i przyjechaliśmy tutaj, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Właśnie w tym momencie pobiliśmy rekord Polski w najdłuższej fladze państwowej. Brawo dla wszystkich! Brawo dla wszystkich państwa! Flaga ma dokładnie 2100 metrów, 3 metry szerokości i waży blisko tonę. Jeszcze dziś zostanie przetransportowana do zakładu karnego dla kobiet w Nowej Hucie. Osadzone na maszynach przerobią płótno na mniejsze flagi, które zostaną rozdane 11 listopada. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dzień Flagi to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ustanowione uchwałą Sejmu w roku 2004, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Ochrona danych osobowych w Kościele Katolickim, obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To główne tematy obrad Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Trwają one jak co roku na Jasnej Górze w przeddzień uroczystości Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki powiedział, że Kościół włącza się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie byłoby też Polski niepodległej bez działalności Kościoła, który był jedyną instytucją o nieprzerwanej ciągłości.
gdy państwo nie istniało i gdy struktury państwa polskiego nie istniały, Kościół w dalszym ciągu istniał. Ponadto Kościół też rozciągał swoje wpływy ponad granicami wszystkich trzech zaborów. Arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział, że pod zaborami Kościół uczył Polaków drogi do świętości i wolności wewnętrznej. To, co zrobił Kościół w sensie nauki, rozwoju też i kultury, co zrobił w sensie dążenia i pragnienia rozwijania przedsiębiorczości w czasach zaborów, to wszystko nie równa się właśnie pracy na rzecz uświęcania Polaków. Właśnie dzięki niej można było wydobyć potem po odzyskaniu niepodległości takich ludzi, którzy nie oglądając się na interes własny byli gotowi budować rzetelnie ojczyznę. Obchody stulecia niepodległości Polski organizowane przez Konferencję Episkopatu Polski rozpoczęły się uroczystościami świętowojciechowymi w Gnieźnie 28 i 29 kwietnia. Kolejnym punktem będzie uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 3 maja na Jasnej Górze. Następnymi wydarzeniami jubileuszowymi będą uroczystości ku czci świętego Stanisława Biskupa i procesja z Wawelu na Skałkę 13 maja, 11 święto Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 3 czerwca oraz uroczystości Narodowego Święta Niepodległości Ogólnopolskie w Warszawie i lokalne w diecezjach 11 listopada. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie zaapelowało do przebywających w Sejmie rodziców i dorosłych osób niepełnosprawnych o zakończenie protestu. Zdaniem stowarzyszenia zaproponowane przez rząd rozwiązania zapewniają osobom niepełnosprawnym zdrowie, powrót do zdrowia i sprawności. A te są ważniejsze niż jakiekolwiek pieniądze. Czytamy w opublikowanym komunikacie. Wśród rządowych propozycji wartych poparcia stowarzyszenie wymienia bezkolejkowe korzystanie przez osoby niepełnosprawne ze świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych, umożliwienie im rehabilitacji w sposób nieograniczony w placówkach, które sami wybiorą, oraz korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Zdaniem stowarzyszenia propozycje te są z punktu widzenia osób dotkniętych niepełnosprawnością cenniejsze niż próba wynegocjowania 500-złotowego dodatku do renty socjalnej. Marek Stec ze stowarzyszenia w rozmowie z informacyjną agencją radiową zwrócił uwagę, że dodatek ten nie obejmowałby wszystkich osób korzystających z takiej renty, a więc w praktyce dzieliłby osoby niepełnosprawne na uprzywilejowane oraz nie. Czy warto wydać doraźnie te 500 złotych i robić sobie przez to w roku? Bo to po prostu jest skierowane tylko do jednej grupy osób niepełnosprawnych. Pomija się najmłodszych, pomija się kilkunastoletnich, pomija się starsze osoby niepełnosprawne i najstarsze niepełnosprawne. No jest to skrócenie. Zdaniem Marka Steca rezygnacja z propozycji rządowych w imię żądań finansowych naraża środowisko osób niepełnosprawnych na zarzut roszczeniowości. Można tym wiele stracić sympatii, którą społeczeństwo zaczęło darzyć niepełnosprawnym. A tak niepełnosprawnych społeczeństwo może postrzegać jako roszczeniowców. Jeżeli są na topie, jeżeli rząd z nimi rozmawia, jeżeli jest przygotowany do rozmowy, to raz, żeby wywalczyli dla nas i dla wszystkich, dla swoich opiekunów tą szybką dostępność do lekarza i do specjalistów. Druga sprawa, dostępność do pracy. Prosimy, podejmując decyzję, kierujcie się swoją mądrością i przyszłością, a nie potrzebami ludzi spoza waszego, naszego środowiska, którzy dzięki wam chcą rozgrywać często bardzo brudne gierki dla zbicia swojego kapitału. Czytamy na zakończenie komunikatu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Podkarpacie. Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych występuje z postulatem wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w kwocie 500 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. Do tej pory rząd zapowiedział realizację innego postulatu komitetu, wzrostu renty socjalnej do wysokości renty minimalnej. Dodatkowo rząd zdecydował o zwiększeniu pomocy rzeczowej dla opiekunów, zniesieniu limitów na refundowane wyroby medyczne niezbędne do funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz rehabilitację, a także zapowiedział wprowadzenie innych zmian na rzecz dorosłych niepełnosprawnych. Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych bez kolejek, obsługę poza kolejnością w aptekach oraz umożliwienie dorosłym osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania. Tydzień temu porozumienie z rządem w sprawie działań na rzecz niepełnosprawnych zawarły środowiska osób niepełnosprawnych reprezentowane w Krajowej Radzie Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych. Do porozumienia nie przystąpili protestujący w Sejmie. A do tej sprawy wrócimy w drugiej części magazynu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Patryk Jaki, kandydat PiS na prezydenta stolicy, spotkał się dziś na Poniatówce z warszawiakami. Częstował kiełbaskami z grilla i wsłuchiwał się w problemy mieszkańców. Na miejscu był reporter Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. Fartuchą z czapką kucharską na głowie Patryk Jaki grillował dziś dla warszawiaków kiełbaski, z tym, że jeszcze nie wyborcze, przynajmniej oficjalnie, ale i tak bardzo smaczne. Smakuje chyba podwójnie tak pysznie, z rąk samego Patryka Jakiego. Super, naprawdę super. Bardzo się cieszę, że mogę jeść kiełbasy, które przyszły prezydent, obecny minister, osobiście grillował. Podczas spotkania z warszawiakami nie tylko słuchał o tym, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy. Czy da się trochę słupków zlikwidować, żeby kierowcy mieli gdzie parkować? To jest niesamowite, że codziennie ludzie o to pytają. Codziennie, po prostu tak. Ale i obiecywał. Nie zgadzam się z tym, żeby walczyć z kierowcami. Ja uważam, że kierowcy sami przesiądą się z komunikacji tradycyjnej do alternatywnej, jeżeli ta alternatywna komunikacja będzie dobra. Ale my musimy zmienić filozofię. Nie może być tak, że nie mamy jeszcze dobrej komunikacji alternatywnej i już zmuszamy kierowców do tego, żeby się męczyli, bo zabieramy im miejsca parkingowe, bo będziemy ucinać im pasy ruchu, mimo że nie mamy alternatywy. Kandydat PiS wytykał również błędy obecnej ekipy rządzącej miastem. W Warszawie buduje się bez ładu i bez składu. Obok zabytkowych kamienic powstają wielkie biurowce, wycina się gdzieś zieleń, kompletnie bez sensu. Dlatego to jest pierwszy problem. Drugi problem to jest problem również z tym związany komunikacyjny. Jesteśmy na Wiśle. Przecież Państwo pamiętacie, Platforma obiecywała budowę w 2 kadencje 5 mostów na Wiśle. Ile zbudowali? 1 i to jeszcze zaplanowany przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W dodatku oni obiecywali, że zrobią te 5 mostów w 2 kadencje, a mijają 3 i nie zrobili nawet 2. I złożył ważną deklarację pod adresem ruchów miejskich. Dopuszczam taką współpracę, jeżeli Jan Śpiewak będzie chciał współpracować. Uważam, że ruchy miejskie, choć nie z wszystkimi ich postulatami się zgadzam, powinny być poważniejszym partnerem do rozmowy o Warszawie i na pewno, jeżeli wygramy wybory, będą poważnie traktowane. Patryk Jaki poinformował również, że wkrótce ogłosi przyszłego szefa swojego sztabu. Zdradził też, że rozmawia już z kandydatami na wiceprezydentów, ale na razie nie chciał podać konkretnych nazwisk. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W jasnogórskim Arsenale została otwarta wystawa Tu zawsze byliśmy wolni. Jasnej Góry, droga do niepodległości 1882-1918. Wystawa została przygotowana z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród eksponatów są m.in. fotogramy z jasnogórskiego archiwum. Niektóre prezentowane po raz pierwszy. Biżuterie patriotyczne, ryngrafy, odznaczenia wojskowe z okresu II Rzeczypospolitej i pamiątki pozostawione na Jasnej Górze przez prezydenta Ignacego Mościckiego. To ekspozycja wyjątkowa, mówi kustosz zbiorów sztuki wotywnej Jasnej Góry, ojciec Stanisław Rudziński. Ta wystawa pokazuje, czym była Jasna Góra w okresie niewoli. I to są wstrząsające pamiątki po sybirakach, po więźniach łagrów, po więźniach politycznych. Jest biżuteria patriotyczna noszona w czasie zaborów na znak tej tęsknoty do niepodległości, miłości do ojczyzny. To są pamiątki wstrząsające z okresu niewoli, ale też mamy ten rok odzyskania niepodległości. Wystawę w Arsenale Jasnogórskim będzie można oglądać do końca roku. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Zapraszam na część drugą magazynu, którą zaczynamy od rozmowy o pieniądzach, o unijnych pieniądzach. Znam już projekt nowego unijnego budżetu na lata 2021-2027. Dzisiaj przedstawiła go Komisja Europejska. Budżet ma wynieść niecały 1 300 000 000 000 euro. Na spójność gospodarczą i społeczną przewidziano 373 miliardy euro. Na politykę rolną, włączając środki na rozwój obszarów wiejskich oraz na rybołówstwo, 372 miliardy euro. Cięcia w polityce spójności i w rolnictwie w całej Unii będą mniejsze niż wcześniej zakładano, kilkuprocentowe w porównaniu z obecnym budżetem, to odpowiednio 7% i 5%. Przy telefonie dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Pani doktor, w tym projekcie ujęte są również nowe obszary, ważne obszary, obronność chociażby, czy kwestie migracyjne. Do tego z Unią Europejską żegna się Wielka Brytania, więc znika ze wspólnego budżetu sporo pieniędzy. Czy w związku z tym ten projekt, o którym dziś się mówi, to jest projekt realistyczny czy optymistyczny? No, trudno w tej chwili odpowiedzieć.
odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, dlatego że ten projekt oznacza, że wkład każdego z państw członkowskich po wyjściu Wielkiej Brytanii będzie musiał być większy. Takie są założenia. To nie będzie 1% dochodu narodowego brutto, tylko ponad 1,1, a więc wszyscy będziemy musieli się złożyć w większym stopniu na ten budżet. Na dodatek jest jednak pomysł, aby struktura wydatków w ramach tego budżetu była troszkę inna, bo rzeczywiście są nowe wyzwania, z którymi Komisja Europejska i Unia Europejska musi sobie poradzić. Chociażby właśnie migracje i kwestie bezpieczeństwa. Widać także, że jest pomysł, aby znacznie więcej pieniędzy wydawać na ochronę środowiska, na ochronę zasobów naturalnych. A więc przed nami myślę, że dużo rozmów w ramach Unii Europejskiej i wszystkie kraje będą chciały powalczyć o to, aby z tej puli większej, na szczęście, jeśli oczywiście będzie akceptacja ze strony wszystkich 27 krajów członkowskich, aby ta składka do budżetu była wyższa, żeby powalczyć o największe środki dla siebie i aby ta struktura wydatkowania środków była odpowiadająca wyzwaniom, przed którymi wszyscy stoimy. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański, odnosząc się do projektu, który dziś został zaprezentowany, stwierdził, że rozpoczynają się właśnie jedne z najtrudniejszych negocjacji budżetowych w historii Unii Europejskiej. Czy może mieć rację? Ja myślę, że każde negocjacje są bardzo trudne. Ja pamiętam te negocjacje, które się toczyły w momencie, kiedy żeśmy dyskutowali budżet, który w tej chwili jest realizowany, czyli 2014-2020. Wyjściowo on nie był aż tak optymistyczny dla Polski, po czym okazało się, że jednak nasi przedstawiciele i rządowi, ale także ci, którzy funkcjonowali w ramach Komisji Europejskiej, potrafili wynegocjować naprawdę świetne warunki. Ja przypomnę, że w tej polityce rolnej to jest około 31 miliardów euro, którymi dysponujemy do 2020 roku, a w polityce spójności 82 miliardy. To są po prostu niewyobrażalne pieniądze. Pewnie trudno będzie liczyć na to, abyśmy mogli otrzymać ponad 120 miliardów euro w tej nowej perspektywie finansowej. Ważne jest, jakby to trzeba przyjąć, dlatego że też trzeba pamiętać, że dzięki pieniądzom europejskim Polska jednak zdecydowanie podniosła swój dobrobyt. Ja może też znowu przypomnę, że kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to dochód produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca Polski to było 46% średniej unijnej. Mamy dane za 2016 rok, jeszcze za 2017 nie ma, ale na koniec 2016 roku to było 68% średniej unijnej, a więc naprawdę udało nam się bardzo, bardzo dużo, także przy intensywnym wsparciu środków europejskich i dobrym ich wykorzystaniu, bardzo poprawić dobrobyt. Więc im bardziej się bogacimy, tym mniej pieniędzy trafi do nas. Tak, dokładnie. Po prostu inni są biedniejsi od nas, więc z jednej strony to cudownie, że mogliśmy i udało nam się bardzo dobrze te pieniądze zainwestować, a z drugiej strony oczywiście są tego konsekwencje, bo jesteśmy już w gronie nie tych najsłabszych gospodarczo krajów, ale tych troszkę już lepiej rozwiniętych, więc mniej pieniędzy będzie nam się należeć. I tutaj myślę, musimy się przyzwyczajać. Na razie mówimy o dokumencie bardzo ogólnym. Teraz zaczną się dopiero trudne, skomplikowane i długotrwałe zapewne konsultacje i negocjacje. Komisja poinformowała, że dominującym kryterium przy ustalaniu budżetu ma być, tak jak obecnie, wysokość dochodu narodowego brutto. Na tym zależało Polsce. Dlaczego? Właśnie, to ciągle jest dużo poniżej średniej europejskiej, aczkolwiek jak popatrzymy na regiony, różne regiony w Polsce, to mamy ogromne zróżnicowanie, a to będzie oznaczało, że niektóre regiony będą mogły oczekiwać, że ciągle te pieniądze, które z Unii Europejskiej będą płynąć w nowej perspektywie finansowej, będą duże, ale są też regiony, które tak poprawiły swój standard, swój dobrobyt, że pewnie
tych środków będzie nieco mniej, ale też może warto powiedzieć, że Komisja Europejska chce dodać kilka kryteriów takich gospodarczych poza takimi kryteriami związanymi z praworządnością, ale mówi o tym, że warto, aby tymi kryteriami była także stopa bezrobocia, szczególnie w grupie ludzi młodych, żeby wprowadzić także wskaźniki, które są związane z walką ze zmianami klimatu. Zresztą ta perspektywa dotycząca walki właśnie ze zmianami klimatu już jest obecna w polityce Komisji Europejskiej od dawna. No i kolejna grupa wskaźników, która potencjalnie może być brana pod uwagę, to wskaźniki związane z przyjmowaniem imigrantów i z integracją imigrantów w krajach Unii Europejskiej. No i tu oczywiście już nie jest tak różowo, ponieważ z jednej strony to cieszy, że mamy bardzo niską stopę bezrobocia, jedną z niższych w krajach Unii Europejskiej. A w związku z tym no pewnie trudno będzie się spodziewać, aby stopa bezrobocia wspierała nasze aspiracje o to, żeby tych pieniędzy było w naszym portfelu więcej. Jeśli chodzi o wskaźniki związane z zmianami klimatu, no tu ciągle mamy problem, ponieważ mamy gospodarkę opartą na węglu, a to raczej nie będzie sprzyjać znowu pozyskiwaniu środków europejskich. No i nie jesteśmy skłonni do tego, żeby przyjmować imigrantów, a to także będzie oznaczało, że ta nasza koperta narodowa, polska koperta narodowa, z tego tytułu nie będzie mogła liczyć na dodatkowe środki. Więc z jednej strony wielkość produktu krajowego brutto będzie sprzyjać nam, bo ciągle jeszcze jesteśmy daleko od średniej, mimo żeśmy naprawdę bardzo dużo zrobili. Ale te dodatkowe kryteria będą jednak wspierać gospodarki, które z jednej strony mają ciągle dosyć wysoką stopę bezrobocia, ale skutecznie walczą ze zmianami klimatu, no i oczywiście są skłonne do przyjmowania imigrantów i inwestowania w integrację imigrantów w te gospodarki. To rzeczywiście będą trudne negocjacje. Tak jak wspomnieliśmy, kryterium dominującym ma być wysokość dochodu narodowego brutto, ale rzeczywiście Komisja chce też, żeby brane były pod uwagę na przykład poziom zatrudnienia, kwestie klimatyczne i przyjmowanie oraz integracja imigrantów. W tym miejscu niestety musimy się zatrzymać. Bardzo Pani dziękuję za komentarz o projekcie budżetu nowego unijnego budżetu na lata 2021-2027. Mówiła dr Małgorzata Starszewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za komentarz. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A my wracamy do protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie. Piotr Wąż i jego gość. Kierujcie się swoją mądrością i przyszłością, a nie potrzebami ludzi spoza środowiska, którzy dzięki wam chcą rozgrywać często brudne gierki dla zbicia swego kapitału. Czytamy w liście Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie, skierowanym do protestujących w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, szczególnie niepełnosprawnych dorosłych. A naszym gościem jest Marek Stec ze Stowarzyszenia Podkarpacie. Dzień dobry, witamy pana. Dzień dobry, witam. Pana stowarzyszenie wysłało listy do protestujących w Sejmie z prośbą i apelem, żeby ten protest skończyli, bo protestujący obecnie skłócają całe środowisko. W jaki sposób? Znaczy, nie apelujemy przede wszystkim, żeby zakończyli protest, tylko żeby rozważyli zakończenie protestu. I chcieliśmy zwrócić uwagę tym młodym ludziom. To są młodzi ludzie, którzy protestują teraz w Sejmie z racji swego dużego stażu na wózku. Na przykład ja mam 30 lat stażu na wózku, moi koledzy ze stowarzyszenia często i po 40 i więcej lat. I tak chcieliśmy zwrócić uwagę tym młodym ludziom, żeby rozważyli to dla nich. Czy doraźne korzyści, to się upominają o te 500 zł, czy też długofalowe rozwiązania. Długofalowe rozwiązania, które dadzą im zdrowie, szacunek i poczucie użyteczności społecznej, użyteczności. Dlatego prosimy tych młodych ludzi, żeby rozważyli nasze propozycje, aby przyjąć ten pakiet, który rząd proponuje, pakiet rehabilitacyjny. Szczególnie zwrócić uwagę na nielimitowany dostęp do rehabilitacji, do wyrobów medycznych, dostęp do lekarzy bez kolejek, do specjalistów, bez skierowań. To jest ich i nasze zdrowie i to procentuje na przyszłość. Jeszcze zwracając uwagę, że jako osoby niepełnosprawne z największymi składami
lampę, którą teraz mają, że chce z nim rozmawiać rząd i prezydent, najwyższe czynniki w państwie, aby wynegocjowali z rządem taki sam szybki dostęp, bezkolejkowy, bez skierowań do lekarzy, do wszystkich przychodni rehabilitacyjnych, przychodni zdrowotnych dla naszych opiekunów. I chcieliśmy przekazać młodym ludziom, że oto mają szansę zrobić coś nie tylko dla swojej grupy, bo z tego co chodzą na informacje medialne, że opiekunowie tych młodych ludzi, młodych niepełnosprawnych, domagają się 500 zł dodatku do renty socjalnej, którą tak wynegocjowali już dla wszystkich osób niepełnosprawnych o bardzo duży procent wzrostu. Dlatego, żeby jednak rozważyli, bo w życiu jest ważniejsze, czy ważniejsze są doraźne korzyści, czy też długofalowe zdrowie. I tak zauważyliśmy, jeżeli jest dostęp do zdrowia, jeżeli rząd teraz się godzi na taki szeroki dostęp do specjalistów, do lekarzy, to stąd jest tylko jeden krok do innowacyjnych metod leczenia. A więc chcieliśmy pokazać młodym ludziom, nie zamykajcie się w tym stanie zdrowia, które teraz macie, tylko otwierajcie się na nowoczesne metody. Czyli pana zdaniem ta grupa protestujących w Sejmie opiekunów i rodziców dorosłych osób niepełnosprawnych, walcząc o przywileje tylko dla siebie, pomija i szkodzi całej reszcie? Na pewno pomijają inne grupy osób niepełnosprawnych, pomijają młodzież, pomijają nastolatków, pomijają osoby starsze, niepełnosprawne, osoby stare, niepełnosprawne. Po prostu różnicuje, antagonizuje nasze środowisko, a jest szansa, żeby wywalczyć coś dla całego środowiska. Bo jeżeli wywalczą dostęp do lekarzy, szybki dostęp do lekarzy dla opiekunów swoich, wywalczą też dostęp dla opiekunów całego środowiska. Jeżeli wywalczą dostęp, łatwiejszy dostęp do pracy w warunkach chronionych, to też jeszcze ważne. Pokazujemy młodym ludziom, że kiedyś w życiu nie są ważne te takie doraźne zyski, ale ważny jest szacunek społeczny. Wasz szacunek zdobywa się właśnie pracą. Pokazać nawet pracę, na ile nas stać, godzina dziennie, dwie godziny dziennie, żeby ta praca była. Tylko ta wąska grupa protestująca w Sejmie mówi, że pracę już ma, bo opiekuje się niepełnosprawnymi dziećmi swoimi, które skończyły już 18 lat, są dorosłe i są odcięte od takiej na razie zaawansowanej pomocy państwa. Też odpowiadając na oświadczenie wystosowane przez pana Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie, że my jesteśmy głosem naszych niepełnosprawnych, już dorosłych dzieci, które nie wyjdą na ulicę, bo są niesłyszalne, tak mówi Iwona Hartwig z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Przypomina, że dostają niecałe 900 zł na miesiąc i muszą przeżyć i nie należą do żadnych stowarzyszeń i do fundacji. I mówi też o 2014 roku, kiedy te postulaty, takie właśnie postulaty, jakie dzisiaj były zgłaszane wcześniej, ale nikt nie chciał z nami o tym rozmawiać przez ostatnich 10 lat. I właśnie tutaj nasz list kierowaliśmy nie do pani Iwony, nie do rodziców, nie do opiekunów, tylko kierowaliśmy do osób niepełnosprawnych. Co nas złości? I to one musiały stać tam w Sejmie. Opiekunom, rodzicom warto jednak wypowiedzieć, że ich czas się skończy. Jakie pielęgniarki, odejdą. Kiedyś dostaną tych dzieci. Tych dzieci będą dorosłymi osobami. Będą bez rodziców. List kierowaliśmy właśnie do osób niepełnosprawnych. I do osób niepełnosprawnych wspierających te osoby. I bardzo bym prosił opiekunów, rodziców, aby dali głos właśnie swoim podopiecznym. Nie zabierajcie. My, niepełnosprawni, mamy swój rozum. Nie układajcie nam życia, nie mówcie za nas, że się opiekujecie i tak dalej. Jest to wspaniałe, ale może my mamy inne priorytety. Może priorytetem niepełnosprawnym nie jest bycie podopiecznym, może jest priorytetem bycie kiedyś samodzielnym, niezależnym. A więc nie zabierajcie nam tego prawa do wypowiedzi. I nasz list nie jest zabieraniem nikomu opieki czy jakichś świadczeń. Nasz jest propozycją. Rozważcie to, czy nie warto zrobić czegoś dobrego dla całego środowiska, dla wszystkich osób niepełnosprawnych i dla opiekunów wszystkich osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przy czym niezdolność do samodzielnej egzystencji
przyszłość, wiedzą, co dla nas lepsze, co dla nas smaczniejsze, co się ubrać, jak się ubrać, gdzie wyjść, co zrobić. A może tak nie jest, my mamy też swój rozum i dlatego apeluję do młodych ludzi, kierujcie się swoją mądrością, swoją przyszłością. Kiedyś zabraknie mamy, zabraknie taty, zabraknie brata, zostaną opiekunowie. Może warto dla tych opiekunów właśnie teraz wynegocjować to, dostęp do lekarza, a być może i do nielimitowanej rehabilitacji dla opiekunów. Przecież my w znacznym stopniu niepełnosprawni żyjemy dzięki naszym opiekunom. Bardzo dziękuję za pana głos w tej dyskusji. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Marek Stec ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie. Dziękuję bardzo. A z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiał Piotr Wąż. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Państwu Paweł Lekki, witam Państwa i witam naszego gościa, pan Jarosław Guzy, dziennikarz specjalizujący się w sprawach międzynarodowych. Witam. Dobry wieczór. A o projekcie, no jak powiedziałem o sprawach międzynarodowych, to naprawdę będą międzynarodowe, ale związane z dużymi pieniędzmi, bo o projekcie budżetu unijnego, budżetu na lata 2021-2027 będziemy mówić. Komisja Europejska dzisiaj go przedstawiła, ale to jest cały czas tylko projekt i dodajmy projekt, który od wielu tygodni budził już nie tylko w Polsce, ale chyba w wielu miejscach Unii Europejskiej, w wielu państwach, no takie nawet niezdrowe, powiedziałbym, emocje. Od dłuższego czasu budżet Unii Europejskiej to jest temat trudny, bo tych pieniędzy jest mniej niż w złotych czasach. Są nowe potrzeby, a jednocześnie poszczególne kraje mają problemy wewnętrzne w polityce. No i odchodzi Wielka Brytania. Tak, oczywiście to jest taki bardzo konkretny problem, konkretna wyrwa w budżecie. Oczywiście są te nowe potrzeby, czyli kwestia wspólnych działań w sferze obronności. Wiadomo, że potrzeby związane z migracją i myślę przede wszystkim o dofinansowaniu Frontexu, czyli ochrona zewnętrznych granic. Jeżeli się rozbudowuje agencję, która była de facto urzędem, w coś realnie efektywnie działającego z poziomu około 1000 osób zatrudnionych do pod koniec tego roku, to musi kosztować. 10 000, to musi kosztować. Ale mówimy tutaj o miliardach i oczywiście te kwoty, te sumy, to nie jest największa część. W dalszym ciągu największa część to są fundusze spójności, to jest polityka rolna. No i to jest bardzo ciekawe, bo no, dochodziły do nas takie sygnały, które Polskę bardzo niepokoiły, że te cięcia, jeżeli chodzi o te dwa sektory, te dwa obszary dla nas niezwykle istotne, będą duże. A tymczasem okazuje się, że w tym projekcie pieniądze na rolnictwo będą zredukowane raptem o 5%, a na spójność o 7%, czyli znacznie mniej niż niektórzy wierzyli, ale tu warto się zastanowić dlaczego, no bo to nie jest tylko nasz interes, że tych pieniędzy jest dużo, prawda? Ci potentaci, Francja na przykład, no to jest dla nich też dobry biznes, żeby tych pieniędzy nie obcinać. Bo jeśli chodzi o politykę rolną, to Francja jest czempionem absolutnym, bo Francja korzysta najwięcej z funduszy spójności, mimo że formalnymi beneficjentami są kraje takie jak Polska, to jednak transfery tych środków idą do krajów, które są w stanie dostarczyć najwięcej usług, za które płacimy pieniędzmi z funduszy spójności. To jest coś, co nasz rząd podkreślił co pewien czas, że około 80 centów z każdego euro wędruje za granicę, wędruje najczęściej do tych bogatych krajów. Pod tym względem one są zainteresowane podtrzymaniem tego mechanizmu, bo to jest istotny element podtrzymania funkcjonowania ich gospodarki. Więc tutaj mamy całą sieć zależności, a ja bym prosił do punktu wyjścia, znaczy określił, na jakim etapie jesteśmy. To jest po prostu projekt, ale w sensie nakreślenia ram pewnych i takich zarysów struktury tego budżetu. Ale w tym projekcie jest taki dzwonaczek alarmowy, który Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej, wyraźnie wypowiedział, że poszanowanie praworządności jest niezbędnym warunkiem zdrowego zarządzania finansami. Dlatego proponujemy osobny mechanizm. Jest on ogólny, nie odnosi się do żadnego z państw członkowskich konkretnie, ale będzie ważną częścią przyszłej architektury finansowej. To słowa Jean-Claude'a Junckera. Pan mówi, że to
jest skrojone pod żaden konkretny kraj. Nie, absolutnie nie wierzę. Niektórzy mówią wprost, że to chodzi o Polskę i Węgry, nawet przede wszystkim Polskę, bo ona jest krajem większym, czyli większym beneficjentem i jak widać jest takim głównym celem, bo Węgry już od dłuższego czasu są tą czarną owcą, a jednak kroki podjęte przeciwko Węgrom nie są aż tak daleko posunięte. Ale pan Juncker mówi wprost, że Viktor Orban jest jego przyjacielem, na przykład pomina innych przyjaciół. Władimira Putina, jak się okazało, właśnie, to trochę dobrze, niefortunna wypowiedź. No, politycy europejscy nie są konsekwentni. Naprawdę jest taka nowomowa, panuje brukselska i w ramach tej nowomowy trzeba zawsze patrzeć, co stoi, co się kryje za sformułowaniami. Zapadną czasami ci mniej eksponowani komisarze mówią pewne rzeczy, czy na zasadzie pewnego zadania, czy na zasadzie, że są bardziej szczerzy. Komisarz Jurowa jest odpowiedzialna za przygotowanie tych mechanizmów dotyczących praworządności i powiedziała, że to nie chodzi nawet o to, czy na przykład sądy dobrze działają, rozstrzygając kwestie dotyczące funduszy europejskich, czy też ogólnie wymiar sprawiedliwości, dbając o prawidłowość wydatkowania tych funduszy, co powinno być troską tych, którzy te fundusze przekazują i rozliczają. Ale to ma być prewencja. Na przykład, czyli generalnie mówiąc, jeżeli się komuś coś nie podoba w Polsce, pewne strukturalne rozwiązanie dotyczące sądownictwa, to jest taki bat, zakręcić góry, można pogrozić i powiedzieć, no, element nacisku. Ja bym rozdzielił właśnie dwie rzeczy, bo jedna sprawa to jest ten budżet, jak on został skrojony i rzeczywiście jest on jakoś tam gorszy dla Polski, bo te wskaźniki, o których mówimy, to można by sięgnąć głębiej jeszcze. Polskę dotkną cięcia w niektórych miejscach bardziej, czyli to niekoniecznie musi być 7%, jeśli chodzi o Fundusz Spójności, może być trochę mniej, może być trochę większe cięcie, przepraszam. To wynika z tego, że do tej pory główny czynnik to było PKB, gdzie oczywiście kraje środkowo-wschodniej Europy, w Polsce w tym, no, za pomocą tego wskaźnika rzeczywiście dostawały. Ale trochę nam to wzrosło, te wskaźniki, prawda? Tak, wzrosło, ale faktem jest, że wprowadzono dodatkowe kryteria na poziomie około 20%. No bo to też może warto powiedzieć, że kiedy w tych czasach, kiedy inne państwa wchodziły do Unii Europejskiej, to czerpały bez granic niejako. Nie było żadnych takich poziomów właściwie tak jak teraz. Nie, nie, to było też Eldorado. Eldorado, tak, rzeczywiście. Hiszpania, Grecja, Portugalia. Te słynne autostrady, dwie biegnące w tą samą stronę, jedną trzeba rozebrać, to zdaje się w Portugalii. No bywały i takie ekscesy, oczywiście. Pamiętam tworzenie miejsc pracy też w Hiszpanii chyba, wydaje mi się. Utworzono taką ilość miejsc pracy, że środki przeznaczone na utworzenie tych miejsc pracy, gdyby nie inwestować w żadne zatrudnianie, albo po prostu wypłacać te pieniądze tym zatrudnionym, to mogli przez 20 lat nie korzystać na poziomie przyzwoitej zupełnie, choć niedużej płacy. Więc, ale te ekscesy już minęły. Oczywiście patologie dalej występują. Tak, to jest szczerze. Jasno, no, pamiętamy krowy, które we Włoszech mleczne żyły ponad 100 lat. O ile dobrze pamiętam, gaje oliwne w Grecji, które tak. Z satelity jednak okazywało się, że rosną tylko na obrzeżach. Także tutaj oczywiście te nadużycia są, ale... Ale to nie o nadużycia chodzi, powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o kwestię praworządności. Normalny budżet jest dosyć normalnie skonstruowany i Polska nie traci tak dużo, to sobie można powiedzieć. Zarówno w tych dwóch głównych obszarach, Fundusze Spójności i Rolnictwo. Natomiast tym dodatkowym instrumentem wykreowanym właśnie na potrzeby Polski przede wszystkim i również Węgier, to jest ten pomysł z praworządnością. I tu Komisja Europejska wykazała się elastycznością myślenia, pewną giętkością, tak mówimy czasami o mechanizmach optymalizacji podatkowej, to Komisja Europejska postanowiła zoptymalizować europejskie prawo. Panie redaktorze, czyżbym wyczuwał ironię? No nie, na pewno ironię, bo przecież to jest aż śmieszne. Od lata przynajmniej zeszłego roku, kiedy po raz pierwszy pojawiło się hasło i pojawiło się zresztą w niemieckiej prasie, a tak naprawdę w niemieckich ministerstwach, kiedy zastanawiano się właśnie nad tym, co można zrobić z sankcjami. No, wtedy już wydawało się jasne, że normalny mechanizm karania krajów takich jak Polska za domniemane naruszenia praworządności jest nieskuteczny ze względu na konieczność uzyskania po pierwsze 80% głosów, żeby przebrnąć w ogóle pierwszy etap w Radzie Europejskiej, czyli napiętnować dany kraj.